Szanowni, dzień dobry. Chciałem przypomnieć Wam dzisiaj o tym, o czym rozmawialiśmy w kontekście sił tarcia. Siły tarcia, no cóż, w takim najprostszym przypadku kojarzą nam się z tym, że przeszkadzają. Tak? Jak wyobraźmy sobie tutaj jakiś klocek leżący na stole, w naszym przypadku to była cegła, no i próbowaliśmy popchnąć tą cegłę w tym kierunku, nadać jej jakąś szybkość V w tym kierunku, prędkość V w tym kierunku, przykładając do niej siłę F. No i było ciężko, tak? Cegła nie chciała się ruszyć. Pomiędzy powierzchnią cegły a powierzchnią stołu tarcie powierzchni cegły o powierzchnię stołu powodowało powstanie siły tarcia skierowanej przeciwnie do prędkości. Okazuje się, że ta siła tarcia jest, wartość tej siły tarcia jest proporcjonalna do ciężaru cegły. I można ją opisać takim wzorem. T, czyli wartość tej siły tarcia, to jest pewien współczynnik, który się nazywa współczynnikiem tarcia. Nie jest to niespodzianka. Razy wartość ciężaru tej cegły. No i tu przy okazji zwróciliśmy uwagę na to, jak ile już różnych zastosowań tego jednego wzoru na opisującego relację proporcjonalności pomiędzy abstrakcyjnymi wielkościami y i x. I ta relacja jest opisana w języku algebry. Ile już różnych zastosowań znamy? No, siła tarcia jest proporcjonalna do ciężaru, masa jest proporcjonalna do objętości i współczynnik proporcjonalności jest wtedy gęstością. Ciężar jest proporcjonalny do masy i współczynnikiem proporcjonalności jest przyspieszenie grawitacyjne. Droga w ruchu jednostajnym jest proporcjonalna do czasu i wtedy współczynnikiem proporcjonalności jest szybkość. Albo w ruchu jednostajnie przyspieszonym szybkość jest proporcjonalna do czasu i współczynnikiem proporcjonalności jest przyspieszenie. No i nie mówiąc już o takich zastosowaniach, jak na przykład koszt jest proporcjonalny do ilości zakupionego towaru, a współczynnikiem proporcjonalności jest wtedy cena jednostkowa. Tak? Albo zużycie paliwa jest proporcjonalne do liczby przejechanych kilometrów. Więc widać, na czym polegał geniusz ludzi, którzy wymyślili algebrę. Zamiast analizować własności każdego z tych równań z osobna, każdego z tych związków z osobna, można po prostu skoncentrować się na badaniu własności tego równania, a następnie po prostu pod y i x, w zależności od kontekstu, podstawiać różne wielkości. No więc wracając do tarcia, tutaj tarcie nam się nie podoba, przeszkadza przesuwać, ale okazuje się, że bez tarcia nie moglibyśmy funkcjonować. Dlatego, że to właśnie dzięki tarciu możemy na przykład coś złapać i podnieść do góry. Gdyby wszystko, czego się dotykamy, było doskonale gładkie, to by się nam wyślizgiwało z rąk. No i łatwo się o tym przekonać, zrobiwszy takie małe doświadczenie. Do naczynia z wodą wrzucić kilka takich kostek lodu. W Żabce sprzedają je w torbach i one mają kształt z grubsza walcowaty. No tyle tylko, że są nieregularne, ale jak się wrzuci do wody i poczeka chwilę, to się zaczną topić i rezultat tego topnienia jest taki, że powierzchnia, te nieregularności znikną, za które można byłoby jakoś tam złapać. Powierzchnia robi się równa i śliska. No i wzięcie takiej kostki do ręki i złapanie tak, żeby utrzymać ją w ten sposób między palcami nie jest łatwe, ona się wyślizguje. No i to właśnie jest przyczynek do myślenia o tym, co by się stało, gdyby wszystko było takie śliskie, nie moglibyśmy się, nie wiem, ani ubrać, ani podnieść czegokolwiek, ani zjeść, no bo żeby zjeść, to też trzeba wziąć do ręki łyżkę i podnieść ją do góry. Więc tutaj bez tarcia żyć byśmy nie mogli po prostu. Być może to zjawisko jest w ogóle najważniejsze, jeśli chodzi o rozwój naszej cywilizacji. Przykładem jest też pytanie, dlaczego w ogóle możemy chodzić. No, mamy tutaj but, to akurat jest but sportowy, bo toczą się mistrzostwa świata w piłce nożnej. To są tak zwane korki piłkarskie. No, piłkarz, gdyby tutaj miał jeszcze nogę,
to chcąc ruszyć do przodu, odpycha ziemię wstecz, do tyłu, nie ślizgając się po murawie. Murawa jest śliska, to każdy, kto grał w piłkę w Adidasach na trawie, szczególnie na wilgotnej trawie, to wie, że to jest bardzo trudne i niebezpieczne. I te korki odpychają się od murawy, czyli odpychają murawę do tyłu, a z trzeciej zasady dynamiki wynika, że no, murawa wtedy działa na korki i w związku z tym na but i na nogę piłkarza siłą skierowaną w przeciwną stronę. Interesujące jest to, że jak się porówna korki piłkarskie z kolcami sprinterów, widać, że kolce mają kolce tylko w tej przedniej części buta, a korki w przedniej i tylnej. No i to związane jest z tym, że kolce służą tylko w zasadzie do rozpędzania się, a korki także do hamowania. Tak? I o ile rozpędzając się stawiamy najpierw przednią część stopy, to hamując właśnie odwrotnie kładziemy, naciskamy na tylną część stopy. Podobnie jest oczywiście z jazdą samochodem. Gdyby nie tarcie, nie można byłoby jeździć samochodem. Gdyby opony samochodu ślizgały się po powierzchni asfaltu, bo nie byłoby tarcia, to samochód by nie ruszył. No, jak przyjrzycie się samochodom, to koła, jeśli samochód jedzie do przodu, koła kręcą się tak, że opony jakby no, poruszają się w kierunku przeciwnym, tam gdzie stykają się z powierzchnią drogi, tam poruszają się w kierunku przeciwnym do prędkości samochodu, a zatem odpychają się tak naprawdę, odpychają powierzchnię drogi, a z trzeciej zasady dynamiki powierzchnia drogi działa na te opony w kierunku przeciwnym, czyli w kierunku ruchu samochodu i popycha po prostu sam popycha samochód do przodu. Otóż no, gdyby tutaj nie było tego tarcia, to koło by zamiast odepchnąć ziemię do tyłu, koło by się ślizgało i samochód by nie ruszył. Zresztą wszyscy wiemy, jak wyglądają samochody, które gdzieś tam w jakimś błocie właśnie nie mogą ruszyć do przodu, albo teraz jest zima, więc po prostu na oblodzonej drodze i nie mając opon zimowych, bardzo trudno jest ruszyć. No i w końcu królowa wszystkich pytań, dlaczego koń ciągnie wóz? No bo wydaje się, że jeżeli koń pociągnie za dyszel w tą stronę, no to wóz z trzeciej zasady dynamiki trzeba dokładnie rozważyć, koń ciągnie za dyszel ciągnie za konia, ale tutaj dyszel ciągnie za wóz, a więc wóz ciągnie za dyszel. W sumie wychodzi na to, że siły, z jakimi koń ciągnie dyszel i wóz ciągnie dyszel w przeciwną stronę, one się równoważą, czyli jakby suma tych sił wektorowa jest równa zero i w związku z tym one nie mogą mieć wpływu na ruch układu wóz-koń. Ale tak samo jak było z samochodem i jak było z piłkarzem, kopyta końskie, między kopytami konia a powierzchnią, na której stoi koń, podłożem, jest tarcie. I dzięki temu tarciu koń nie ślizga się i może odepchnąć się od ziemi, odepchnąć jakby podłoże do tyłu, a z trzeciej zasady dynamiki podłoże działa taką samą siłą skierowaną tylko w przeciwnym kierunku, czy siłą tej samej wartości skierowaną w przeciwnym kierunku, albo mówiąc tak bardzo naukowo, w tym samym kierunku i przeciwnym zwrocie, ja już wszyscy rozumieją, co to znaczy przeciwny kierunek, prawda, do przodu. I działa też oczywiście niewielka siła tarcia pomiędzy kołami a podłożem, która przeszkadza ruszyć wóz do przodu, no ale jak długo siła wypadkowa tych sił działających na kopyta i działających na koń wozu, na koła wozu skierowana jest do przodu, to wóz się potoczy do przodu. No oczywiście rola tej zmniejszonej siły tarcia tutaj dzięki kołom jest bardzo istotna, dlatego że no, gdyby nie było kół i wóz by po prostu leżał na podłożu, no to koń prawdopodobnie nie mógłby go pociągnąć, dlatego że siła tarcia byłaby za duża. Tak? Ta siła tarcia, o której mówiliśmy na samym początku, która przeszkadza poruszyć ciało leżące na podłożu.
No więc to jest podsumowanie jakby roli, którą siła tarcia odgrywa w naszym życiu. Czasem przeszkadza, ale w znacznie większej liczbie przypadków pomaga nam ruszać się, podnosić różne rzeczy i jest w związku z tym, zaryzykowałbym, chyba najważniejszą siłą, z którą mamy do czynienia w przyrodzie. Dziękuję bardzo.